przygotowałam sobie mąkę przesianą. Dodaję do niej cukier, licząc na garści, jak mi uczyła moja mama. To jaka tu jest proporcja? Ile tu jest mąki w tych miseczkach? W jednej miseczce jest 3 kg mąki, w drugiej miseczce jest 2 kg mąki, a na kilo mąki to tak przeważnie taką niedużą garść cukru, żeby ciasto dobrze wyrosło. Jeszcze szczypta soli do smaku. Teraz sobie to troszkę mieszam z mąką z cukrem. Następnie wleję sobie po trochę przygrzanego mleka. Sobie dam do przygrzanego mleka, rozpuszczę sobie, wsypię sobie drożdże, poproszę, żeby się szybciej. Tu sobie rozgarnimy porządnie, żeby się nam tu przy środeczku drożdże ruszały, rozpuszczały tym mleku. Mam też cukrem. I niech sobie tu leżą, założymy sobie olejku troszkę cytrynowego, tu zapach, a zapach taki fajny. Dobrze troszkę. Może być. A będzie. Jeszcze troszkę cukru waniliowego na zapach, na smak. Dodajmy sobie troszkę masła. Ty masz tu Marcia? Ty już masło? A do czego mówi jajka? Jajka Zosia, białka tu wybije, a żółtka możesz wybijać w płaszczym do tej miseczki. Potem tak podzielimy. Jajka są nie mytne. Żółtka. Jajek. Zastanawiamy się, czy mamy wszystko. Mamy tłuszcz, mamy drożdże, mamy cukier, mamy sól, mamy jajka. I możemy wyrabiać ciasto, a na końcu ubijemy sobie troszkę piany i dołożymy do ciasta. Jak będzie za mało mleka, Marsia teraz wyrabia, jak będzie za mało, to sobie dolejesz. Bo na uważanki musi być takie ciasto troszkę tęgsze niż na placek drożdżowy, żeby potem było dobrze zwijać. A ciasto będziemy wyrabiać dotąd, dopóki odejdzie od miski i od naszej ręki. Nie takie proste. Wyrobić ciasto, no nie? Thank you.
sobie odbijam troszkę białek, żeby ciasto było takie piękniejsze. Dołożę sobie do ciasta drożdżowego i odstawimy ich do wyrośnięcia. Teraz wyrabiamy jeszcze ciasto z białkiem, żeby ono było takie fajne, puszyste. A będziemy wyrabiać dotąd, aż nam odejdzie od ręki i od miski. I wtedy jest wyrobione ciasto. Teraz muszę do drugiej miski podejść. Przyglądamy się, jak pani wyrabia ciasto, a potem będziemy formować obwarzanki. Przykrywamy ścieleczką, żeby tam nic nie weszło, ale ściereczka lniana, powietrze puszcza, ciasto się będzie super ruszało. Rośnie, prawda? Pięknie rośnie. Do posmarowania obwarzanków. Do białek dołożyłam cukru waniliowego. Będziemy je po wierzchu smarować tym, żeby się ładnie na kolor ładnie piekły. Będziemy smarować pędzelkiem silikonowym i posypywać makiem. Teraz sobie uformujemy takie, żebyśmy miały mniej więcej jednakowe te obwarzanki. Tak, pokroimy sobie na takie paseczki. Każdy paseczek brały do ręki i teraz sobie trzymamy rączką jedną tak, a drugą sobie zwijamy, owijamy ciasteczko, okręcamy ciasto. Zrobiło się nam takie coś, laseczka, zwijamy, przekładamy i poczekaj, Maria zaraz Ci pokaże. Tylko chcę pokazać Wam właśnie jednego, żebyście widziały. Zofia, daj tutaj ten mak. Wtedy mam nie namyciało do ciasta. I każdego obarzenka posypujemy. Trzeba go trzymać na ręce. I kładziemy go. Widzisz? Się na... No, próbuj. Tak? A tam sobie dwie. No, o, tak, super. Elegancko. Tak. Tak. Masz troszkę wyjęcisz. Tak, dobra. I to sobie weź do jednej rączki, do drugiej. Tak. I zwij sobie, tak. Tu sobie trzy. Tylko tu troszkę tak dalej. I muszę wiercać, tak, i tam przełóż. Tam tak. Trzyma, ja tu przełóż. Tu sobie go połóż. Tak sobie to formuj. Widzisz? Jest zrobione. Może ten piec ułożę tam. Pierwsze obwarzanki już będą pieczone, obsypane makiem, kładzione na blachę. To zostały moje wspomnienia. Jak moja mama żyła, zawsze nam piekła obwarzanki. Było nas dużo w domu, więc piekła to wieczorem, jak żeśmy szli spać. Piekła to do północy, nieraz do pierwszej w nocy. Ale rano mieliśmy frajdę, bo nam powiesiła na drzewie, na pożyczkach, albo nam tam rzuciła na trawę. I było to zawsze na połowę postu. Po środzie popielcowej za 3 tygodnie piekła mama zawsze obwarzanki, że jest połowa postu. Zawsze nam mówiła, że to nam przypomina, że już jest połowa postu. Najwyższy czas jest iść na drogę krzyżową, gorzkie żale, że już niedługo, jeszcze połowa. I już będzie, że Pan Jezus nawet stanie, że będzie Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielki Czwartek, ustanowienie sakramentów. I zawsze nam to powtarzała, żebyśmy pamiętali. I ja po dzisiejszy dzień swoim dzieciom, a teraz wnukom, te obwarzanki piekę i przypominam, że jest połowa postu. No. Kiedyś jak się spotkacie ze swoimi koleżankami, musicie jej przekazać, żeście były na takim pieczeniu obwarzanków. A kiedyś jak już będziecie starsze, my przeminiemy, bo wiecznie żyć nie będziemy, to wy będziecie przekazywać
pokolenie, z pokolenia na pokolenie. Takie pieczenie obarzamy. Znowu im pokażecie, tak, my wam dzisiaj pokazali, to wy pokażecie następnym. Żeby ta tradycja naszych tu w jakichś okolicach Laskowej Czebieńczyc nigdy nie zaginęła. Będziecie o tym pamiętać? Zwycania? Tak. Marta? No to super, cieszę się bardzo, że miałam komu taką wiadomość przekazać, bo dla mnie to jest dużo, że wam przekazałam i że będziecie wiedziały, a wy będziecie przekazywać na następny rok, zaprosicie swoje koleżanki i będziecie wspólnie, a ja przyjdę i zobaczę, jakieście zrobili. Dobra? Dobrze. Naprawdę gwiazdo mamy rozpiękne, słabo pilnowałaś, lepiej nam wyleciało z miski. Ciekawe, gdzie byśmy szukały tego ciasta. Ale patrzcie, na pewno by znalazły, no nie? Bo tak żywego ciasta, a nigdy sobie nie dajemy cukru. Zawsze mi to mówiła moja mama, bo jak się daje dużo cukru, to ciasto jest twarde i także nie dużo. Na kilo mąki daje się 2 garści, cukru jest wystarczający. Czyli na pół kilo 1 garść wystarczy. Tak. 2 paseczki zbijamy sobie. O, tak, jedno za drugie, jedno za drugie. I taka inna wersja znowu. Tak. No, jak kiełbasy na to do wędzenia. Jak kiełbaski do wędzenia. No. No, to teraz tylko pociera się, a zrobić wystarczy. No, do wędzenia. Czekaj.